Kochani, witam Was serdecznie w środę 7 lutego, a na ten dzień chciałbym przeczytać Wam Słowo Boże wyznaczone w książeczce z Biblią na co dzień. A w niej czytamy takie oto słowo z Psalmu 118. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. I z Ewangelii Jana z 5 rozdziału. Był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Rzeczy mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I myśl, modlitwa na dziś autorstwa Helmuta Gollwitzera. Ty jesteś naszą przyszłością. Panie Jezu Chryste, nie śmierć. Dlatego już teraz przeciwstawiamy nadzieję bez nadziei i radość smutkowi. Niech nas nic w tym nie zmyli. Ty jesteś Zbawicielem naszego życia. A to, w co możemy tutaj wierzyć, pozwolisz nam zobaczyć twarzą w twarz. Kochani, kiedy tak myślę sobie o tej dzisiejszej historii z Ewangelii i o tym człowieku, który chorował 38 lat, właściwie myślę sobie, że jest to jeden z większych obrazów i przykładów beznadziei. 38 lat. To mniej więcej tyle, ile przed miesiącem skończyłem całe moje życie. Ale nawet jeśli jesteśmy starsi, to te 38 lat i tak stanowi często większą, jeśli nie dużą część naszego życia. Co mógł czuć człowiek, który przez 38 lat był chory, był sparaliżowany, nie mógł chodzić? Doskonale wiemy, że w tamtym czasie nie było przecież też systemu opieki społecznej, nie było ubezpieczeń, nie było instytucji, które pomagałyby osobom chorym czy niepełnosprawnym. Nie wspominając już o tym, że przecież nie było żadnych medycznych sposobów, by tego człowieka wyleczyć. Totalna beznadzieja, totalna apatia, zapaść, upadek, brak jakichkolwiek szans i perspektyw, że cokolwiek w życiu tego człowieka może się zmienić. I oto przychodzi On, Pan Jezus, i mówi: wstań, weź łoże swoje i chodź. I On wstaje i idzie. Właściwie można powiedzieć, że dokonał się cud, bo tak właśnie się stało. Pytanie brzmi, czy i my bardzo często w naszym życiu, w naszym doświadczeniu nie bywamy tak sparaliżowani jak ten człowiek. I wcale nie mam na myśli tylko i wyłącznie chorób, chociaż te też oczywiście mogą być tymi doświadczeniami, które paraliżują, niszczą nasze życie, czy odbierają nadzieję na przyszłość. Ale z drugiej strony wiele jest też innych sytuacji, innych doświadczeń, które właśnie są takim naszym życiowym paraliżem i blokadą. Toksyczne relacje, kryzysy, doświadczenia, problemy w pracy, w domu. Wszystko to, co odbiera nam radość, nadzieję, siłę, energię i chęci do życia, co sprawia, że czujemy się absolutnie bezradni i nie jesteśmy w stanie znaleźć jakichś rozwiązań czy też pomysłu, jak z tej sytuacji, do której dotarliśmy, się wydostać, jak z niej wyjść. Czujemy, że nasze życie dotarło do jakiegoś martwego punktu i nie bardzo wiemy, jak zawrócić, jak znaleźć się na właściwej drodze. Myślę, że oczywiście w bardzo różnych konfiguracjach i w bardzo różny sposób, ale podobne doświadczenia są częścią życia wielu z nas. I to dzisiejsze słowo jest zachętą dla nas także, byśmy i my poszukali Pana Jezusa, byśmy i my oddali w Jego ręce nasze życie, byśmy w modlitwie prosili Go o to, by niezależnie od tego, co jest tym naszym paraliżem, by On pomógł nam znaleźć wyjście. Przed nami nowy dzień, nowe szanse, nowe możliwości, ale też i nowe niebezpieczeństwa, nowe wyzwania. Powierzmy Panu Bogu ten czas, ten dzień, nasze doświadczenia, nasze problemy, nasze troski
i pozwólmy, by On był tym, który wskaże nam drogę poprzez swoje słowo, poprzez zdarzenia, które nas spotkają, czy także poprzez ludzi, których On stawia na naszej drodze. Powierzmy Mu nasze życie, nasze ścieżki, nasze duchowe i życiowe kalectwo. Pozwólmy, by On poprowadził nam ku nowemu, lepszemu życiu. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Was prowadzi, niech ma Was w swojej opiece. Niech daje nadzieję tam, gdzie tej nadziei brakuje, radość tam, gdzie jest smutek i troskę tam, gdzie tej troski nam brakuje. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.